Ty masz włosy na uszach, no ale dobra. Słyszysz, co mówię do ciebie teraz? Rozumiesz, co do ciebie mówię? Rozumiem po... Okej, czyli wiesz, co mówię po ruchu ust, tak? Okej, ja mam ten? Zacząć? Nie, poczekaj, musimy powiedzieć, co robimy. Nie wierzę w to, że nagrywamy ten film. Od 6 lat nagrywam na YouTubie i pierwszy raz nagrywam z moim już teraz mężem. A zaczynałam nagrywać, jak jeszcze nawet nie byliśmy razem. No ale nadszedł ten dzień. W sumie nie wiem, czyj to był pomysł. Mój czy twój? Mój? No ale w każdym razie Paweł w ogóle nie oponował, zgodził się od razu, więc nagrywamy. A nagrywamy co? Nagrywamy Whisper Challenge. Jest to taki challenge, w którym jedna osoba zakłada słuchawki na uszy, włącza głośną muzykę tak, aby nie słyszeć drugiej osoby i z ruchu ust wyczytuje, co się do niej mówi. Dobrze wytłumaczyłam? Tak. Mamy hasła, kilka haseł. Ja brałam z internetu, Paweł niektóre wymyślił, niektóre też wziął z internetu. Wszystkie I wymyśliłem. przy ciebie Inspirowałem myślisz? się tylko. Okej, no to dobra, no to fajnie. Jakieś łatwe mu damy na rozgrzewkę. Cześć, stop. Ja ci. Masz Ja. coś w zębie. Nie Naprawdę? wytrzymam. Żartujesz. Nie wytrzymam tak. Za Którym? blisko jesteś. Jak to było widać? Ty mnie nie słyszysz, a ja lubię jeść pierogi. Przyjaciół. Ty mnie nie słyszysz, Ty mnie nie słyszysz. a ja lubię jeść pierogi. Ale ja. A Ty mnie nie ja słyszysz, ale ja. lubię jeść pierogi. U mnie też. Cenzuralne słowo. Ty mnie nie słyszysz, ale ja. Lubię jeść pierogi. U mnie. Ty mnie nie słyszysz. Ty mnie Ty słyszysz. mnie nie słyszysz. Ty mnie nie słyszysz, Ale ja ale ja lubię jeść pierogi. Lubię lubię jeść jeść pierogi. pierogi. Tak, dobrze. Ty mnie nie słyszysz, ale ja lubię jeść pierogi, tak? Tak. A bierzemy po jednym, czy po Po trzy? jednym i zmieniamy się. No, Dobra. no, no. Czyli masz punkcik. Mamy słuchawki całe rozwalone, no ale No, dobra. dobra. Zacznijmy od czegoś łatwego. Ja mam krótsze. Dawaj, dawaj, bo jestem ciekawa. Słyszysz mnie? Jezu. Co? Słyszysz mnie? Okej. Pierwsze zdanie. Dobra, dobra. Jestem fioletowym pomidorem. Jestem fioletowym pomidorem. Jeszcze raz, powoli. Jestem fioletowym Jestem pomidorem. pomidorem. Ale Jestem jestem fioletowym pomidorem. fioletowym Tak. pomidorem. Drzem to świetny Czem? dodatek do chleba. To święta lama. Ale Dżem? tak, Dżem? to świetny dodatek do chleba, ale nie sprawdza To... się jako sanki. Dżem to święta lama. Dżem? Drzem to świetny dodatek do chleba. To święta dama? Dodatek do Co? chleba. Lama? To świetny dodatek do chleba. Ruch ust Dobra. muszę poznać. Czyli od początku. Od początku? Drzem to Dżem? świetny dodatek do To chleba. świetny dodatek do Chleba. chleba. Tak. Cały? A nie. Ale. Dżem to świetny dodatek do chleba, Ale ale... nie sprawdza się Nie sprawdza się... jako sanki. Cały czas? Jako sanki. Cały czas. Jako sanki. Ale nie sprawdza się... Jako sanki. Jako sanki. Za oknem? Jako sanki. Ale nie sprawdza się, nie mam pojęcia. Jako sanki. Dżem to się nie sprawdza, ale nie sprawdza się z auta. Jako sanki. Za oknem. Nie, naprawdę nie. Się to nawet nie jest podobne do kaosu. Jako sanki. Jeszcze raz powtórzę, bo nie widziałem. Jako sanki. Jako sanki. Co ten język robił między zębami? Jako sanki. Cały czas. Jako sanki. Cały czas. Mogę się Jako. poddać? Tak, możesz. Jako sanki. Ale nie sprawdza się Jako jako sanki. sanki. A. To mi tak Boże. dudni, że się nie mogę skupić. No, to Naprawdę. strasznie.
To teraz ja. To... Jest. Trochę cierpi teraz. Uwaga. Dlaczego mnie strofujesz? Dlaczego mnie strofujesz? Dlaczego mnie? Strofujesz. Dlaczego mnie strofujesz? Skrolujesz? Nie. Jeszcze raz. Dlaczego mnie strofujesz? Strofujesz? Tak. Tak? Łatwo, widzisz? Tam chyba dobry ruch ust. No na pewno. Masz krótsze, więc może łatwiej. Trzecie będzie moje ulubione. Myślałam najpierw, że skrolujesz, bo pierwsze mi przyszło do głowy, ale... Że co, będzie trzecie twoje łatwe? Moje ulubione. A twoje ulubione? Najbardziej mi się podoba. Dziś ja nawet nie rozumiem bez słuchawek, co mówisz. Mam? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Subscribe na YouTubie. Mam bardzo dużo. Subscribe na YouTubie. Substancji. Na YouTubie. Mam bardzo dużo substancji. Subscribe na YouTubie. Mam bardzo dużo subscribe na YouTubie. Nie mogę tego powiedzieć. Mam bardzo dużo substancji. Subscribe na YouTubie. Słowo po substancji. Jakie jest? Na YouTubie. Mam bardzo dużo substancji... Na YouTubie. W dupie, no tyle słyszę. Mam bardzo dużo substancji, tak? Nie. Nie? No to czemu nie mówisz? To było śmiesznie. Mam bardzo dużo. Mam bardzo dużo? Tak. Subscribe na YouTubie. Jeden wyraz powiedz. Mam bardzo dużo, jeden wyraz. Subscribe. Subscribe. A weź tak bardziej. Subscribe. Substapy. Substapy. Subscribe. Dobra, to czekaj. Weź jedno ucho. Tylko jedno słowo jest takie wplecione angielskie. Może musisz się przestawić. To właśnie substancji. Mam bardzo dużo. Mam bardzo dużo. Subscribe na YouTubie. Subscribe. Na YouTubie. Na YouTubie. Tak. Subskrypcji. Ale właśnie albo chciałam, żeby było. Bo Aleks się obudził. Czekaj, nakarmimy szybciutko, położymy cię na bujaczek. Dzień dobry! Co tu się dzieje? Klaps, część druga. Co teraz? Jedziemy z koksem. Teraz ja tobie, tak? Czekaj, a co teraz było? No substancja. A, substancja, no. Czyli ty mi. Słyszysz mnie? Słyszysz mnie teraz? Nie, znaczy nie, widzę po ustach. Dobra. Chwaliła się chałwa na chwastach. Nic nie rozumiem. Chwaliła się chałwa na chwastach. Przestań robić takie miny. Otwieraj szeroko buzię. Chwaliła się chałwa na chwastach. Odwaliłaś się? Jak? Nie. Chwaliła się. Odwaliłaś się. Nie. Jak stróż w Boże ciało. Nie. Chwaliła się. Chwaliła się. Odwaliłaś się. Nie. Dobra, dalej. Dalej. Chwaliła się chałwa na chwastach. Nie wiem. Jeszcze raz. Chwaliła się chałwa na chwastach. Nie, powoli, powoli. Jeszcze raz. Po kolei słowo pierwsze. Chwaliła. Chwała? Chwaliła. 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 Się. Chwaliłaś się? Nie, chwaliła. Chwaliła się? Chwaliła się chałwa. A? Chwaliła się chałwa. Chałwa. A chałwa? Chałwa? Chwaliła się chałwa. Chałwa? Na chwastach. Na chwastach. Na? Na chwastach. Ile tam jest słów? Dwa. Na chwastach. Na czym?
Chwaliła się chałwa na chwastach. Na kwasie? Chwaliła się chałwa na chwastach. Nie ma szans. Nie wiem co to. Chwaliła się chałwa na czym? Na chwastach. Jezu, w życiu! Czyli nie zgadzam. A punkty liczymy w ogóle? Chyba mamy po jednym nie. Do się tam przeliczy. Jestem czarno-białym kotem, co ma czarno-różowy światopogląd. Litwo, ojczyzno moja. Jeszcze raz. Jestem czarno-białym kotem. Pierwszy wyraz. Jestem. Jestem. Czarno-białym kotem. Jestem białym okiem. Jestem. Jestem czarno-białym kotem. Co ma? Jestem czarnym małym. Kotem. Okiem. Nie, i nie biały. Jestem czarnym małym orłem? Nie, jestem czarno-białym kotem. Ale jestem czarnym małym? Nie. Jestem szarą małą? Nie, jestem czarno-białym kotem. Szarym małym okiem. Co ma czarno-różowy światopogląd? Jeszcze raz, jestem szarym? Nie. Jestem... czarno-białym. Jestem rzeką? Jestem czarno-białym kotem. Jestem... czarno-białym kotem. Czarnym małym okiem. Ej, nie mogę. No to dalej, po przecinku. Co ma czarno-różowy światopogląd? Co się wydarzyło teraz? Po przecinku teraz. Ja okej, dobra. Może pół punkta dostaniesz. No. Co ma czarno-różowy światopogląd? Zobacz, jak urządził wiadomości. Co ty masz w głowie, człowieku? Zobacz, tak? Nie, co ma czarno-różowy światopogląd? Zobacz. Co ma? Dziobak. Nie, co ma czarno-różowy światopogląd? Zobaczę. Co? Sto. Co? Czo? Co? Szto? Eta Bielajesz? Po polsku. Co? Po rusku? Po polsku. Po polsku. Co? Sto. Co? Szto. Co? Pierwsza i teraz. Nie szy. Nie. Co? 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 Tak. Co? Co? Czekaj, już zapomniałam. Ma. Co ma? Tak, co ma? Co ma? Czarno. Co ma cztery rogi? Czarno. Czarno. Czaro. Czarno. Co ma? Czarno. Szarą. Czarno. Co ma? Czarno. Szare rogi. Czarno. Czarną. Czarno. Czarną. Tak się robi. Co ma czarną? Co ma czarno? Różowy, czwarte słowo. Co ma czarną, górną, cztery palce? Różowy. Poddaję się, nie? Coś chcesz mi powiedzieć? Nie. Okay. Co ma czarną? Czarno-różowy. 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 Światopogląd. Kwiat polotu. Co ma czarno-różowy? I ostatnie słowo, światopogląd. Światopogląd. Tak. Jestem czarno-białym. Kotem. Koniem. Kotem. Koniem. Kotem. Oknem? Kotem. Jestem czarno-białym. Kotem. Kotem. Oniem. Kotem. Oniem. Kotem. Nie to zwierzę, kotem. Czekaj, bardzo. Oddaję się. Kotem. Kotem. Jestem prosto... czarno-białym kotem, co ma czarno-różowy światopogląd. Piżamowiec. Dobra, połączę to jakimś głupim dialogiem. Kpisz ze strzałki na wierzbie? Kpisz ze strzałki na wierzbie? Okej. Okay. Po polsku. Kpisz? Śpisz? Nie. Kpisz? Kpisz? Tak. Kpisz? Kpisz ze strzałki na wierzbie? Kpisz? Jeszcze raz. Kpisz? Ze strzałki. Kpisz ze strzałki. Nic nie rozumiem. Kpisz ze strzałki. Ile słów? Kpisz.
Kpi ze szoki na wierzbie. 5, tak? Kpisz jest okej. Okay. Tak. Kpisz. Ze strzałki. Ze strzałki? Tak. Na wierzbie. Na wierzbie? Tak. I dalej. Ależ skąd? Jeszcze raz? Ależ skąd? Ależ skąd? Ależ skąd? Ależ skąd? Zdobyłam zaufanie bąbelków. To była? Zdobyłam. To była? Zdobyłam. Zdobyłam? Zdobyłam zaufanie bąbelków. Zaufanie? Bąbelków. Bąbelków? Zakładaj słuchawki, daj Aleksika. Jak już tak ci dobrze idzie, to weź załóż, bo jeszcze mam dla ciebie takie dodatkowe. Jestem beznadziejny w tą grę. Albo ja beznadziejna. Albo ty nie mówisz wyraźnie. Albo ja. Pan Anci Miriwiri, łopatosire pamięci Miriwirikowski. Jeszcze raz. Pan Anci Miriwiri. Pamiętaj, żeby... Łopotoci. Pamiętaj, żeby chłopczyk... Repamięci. Pamiętasz? Miriwiri. Nie czekaj, pamiętasz jest dobrze? Pamiętaj, czy pamiętasz? Pamiętasz? Pamiętasz, żeby... Miriwirikowski. Miriwirikowski. Mnie... Wyciągnąć? Miriwirikowski. Pamiętasz, żeby mnie wy... Miriwirikowski. Mnie czy nie? Mnie. Mnie. Pamiętasz, żeby mnie... Miriwirikowski. Wy... Wy co? Nie wiem. Wirikowski. Jak? Wirikowski. Wychować. Pamiętasz, żeby mnie wychować? Tyle? Dobrze? Pan Anci Miriwiri, łopatosire pamięci Miriwirikowski. Nie! Yeah. Jak ja w to mam wygrać? Idę wyczyścić smoczek. No czekaj, bo już koniec. Dajcie znać, jak nam poszło. Ja uważam, że całkiem nieźle. I właśnie, jeszcze nie wiemy, ile kto ma punktów, ale chyba ja wygrałam, nie? Ale ja miałam też ciężkie. W sensie, ja wymyśliłam dla ciebie ciężkie, długie zdania. Może dlatego było ci ciężej. Ale dajcie znać, czy wam się film podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o kciukach w górę, piszcie w komentarzach, czy co? Kto wygrał? Kto wygrał? Może wy podliczyliście już punkty. O. Aleksik wygrał. Aleksik wygrał. My się z wami żegnamy. Buziaki, pa!